Jest to powszechne zjawisko, czy może być niebezpieczne. O tym teraz z Tomkiem Działowym, Gimper, twórca internetowy. Tak jest, tak się nazywasz. Piotr Sarnowski jest psychoterapeutą. Witamy serdecznie. Tak jest. Tutaj mamy fachowca, który nam powie, jakie jest uzależnienie, ale najpierw skala problemu. Ludzie, którzy żyją w tej rzeczywistości wirtualnej, często gubią kontekst i ta rzeczywistość wirtualna tak naprawdę jest dla nich przestrzenią życiową. Problem jest duży, nawet nie tyle w kontekście tego, że to staje się naszą przestrzenią życiową, a że przede wszystkim w codziennym życiu mamy takie napięcia związane z tym, co dzieje się w internecie. Mamy ciągle brzęczące powiadomienia w telefonie. Na spotkaniach towarzyskich widzimy sytuację, że ludzie zamiast rozmawiać ze sobą, z człowiekiem naprzeciwko, zaglądają co chwilę w telefon, bo coś im zabrzęczało, jakiś komunikat, jakieś powiadomienie. Więc problem na pewno jest i można go bardzo łatwo zaobserwować. Pytanie tylko, czy chcemy tutaj iść w skrajność, powiedzieć, że internet na pewno jest zły, że to uzależnienie jest aż tak dużym problemem, bo nie zapominajmy, że z internetu wynika też bardzo dużo rzeczy. Taki twórca też, Krzysztof Gonciarz, prowadził kiedyś bardzo fajny challenge na YouTubie, miesiąc bez internetu i pokazał, tylko na YouTubie to prowadził, to ciekawe. Tak, to miał tak, że miał człowieka, który to wrzucał za niego, on rzeczywiście był odcięty, ale pokazał, jak dużo rzeczy tracimy, odcinając się od internetu, to znaczy wynalezienie na przykład firmy, albo numeru telefonu, albo mapy z dojazdem, nagle te wszystkie czynności, które dzisiaj są dla nas oczywiste, przestały być i zaczęły zajmować dużo więcej czasu, opłacenie rachunków, wykonanie przelewu, więc też tutaj nie byłbym takim zwolennikiem, żeby całkowicie tak mocno odcinać się od internetu, ale może popracować nad nawykami właśnie. Właśnie jest kwestia tego, uzależnienie jest niestety zniewoleniem. Jakkolwiek byśmy na to nie patrzyli, prawda? Tak. Pytanie, czy internet jest po to, żeby nam ułatwić życie, czy w pewnym momencie zaczyna nam to życie komplikować, bo nie potrafimy bez niego żyć. Internet przede wszystkim jest nieodzownym tutaj jakby kierunkiem nowej komunikacji, tak? I bez dzisiejszego internetu komunikowania się, no nie wyobrażamy sobie teraz życia bez tej formy, tak? Więc jeżeli to przebywanie w internecie zaczyna nam szkodzić w jakiś sposób, albo ten czas coraz większy poświęcamy byciu w internetu i szkodzi nam to w relacjach międzyludzkich, rodzinnych, no to wtedy zaczyna być problem. I wtedy warto się temu przyjrzeć. Bo to nie zastąpi zwykłych relacji ludzkich. Nie, oczywiście. To jest idea, tak, podstawowa. Tutaj jest taka sytuacja, że w kontakcie mamy jakieś emocje, które widzimy, które odczuwamy. Bardzo często te osoby chowają się za internetem, chowają się za komputerem, czy za, żeby nie wyrażać tych emocji, tak, żeby w jakiś sposób się za tym schować i w sposób jakiś łatwy powiedzieć trudne rzeczy. Tak. To jest już wtedy trudność i wtedy warto się temu przyjrzeć. Jeżeli te zainteresowania, które kiedyś mieli ludzie, którzy korzystają z internetu, zaczynają iść na drugi plan, też wtedy warto się temu przyjrzeć. Tak. Może wystarczy wyłączyć powiadomienia. To jest bardzo dobra rzecz. Wchodzić w internet, wchodzić na online, na portale społecznościowe, gdziekolwiek, wtedy, kiedy my mamy taką potrzebę, a nie wtedy, kiedy ktoś nas woła. To bardzo dużo daje, kiedy nie mamy takiego sygnału wywoławczego. Mi się to udało zrobić na szczęście już kilka lat temu, kiedy miałem takie wrażenie, że czułem się troszeczkę jak na smyczy, że za każdym razem, nieważne w jakiej byłem sytuacji społecznej, cały czas czułem, że mi coś tutaj brzęczy, cały czas coś mnie atakuje, coś chce mojej uwagi. Jaki to jest dramat w szkole, jak na lekcji brzęczy powiadomienie, a pani nie rozumie sytuacji, nie pozwala sprawdzać. Słuchajcie, ja mam taką propozycję. Spróbujmy zastanowić się, gdzie jest granica, bo absolutnie zgadzamy się, że internet dzisiaj po prostu jest ułatwieniem naszego życia. Trudno sobie wyobrazić życie bez internetu, bo przecież i kwestie bankowe, i kontakty, i różna wiedza, która z tego płynie. Ale czy jest jakaś granica, w której zaczynamy być uzależnieni? No przede wszystkim powiem tak, że jeżeli to jest koncentracja, całkowita koncentracja wokół tego komputera lub sieci, jeżeli są jakieś konsekwencje, czyli konsekwencje zdrowotne. Bardzo tutaj też pani powiedziała o konsekwencjach właśnie zdrowotnych, to jest, bym powiedział, wzrok, tak, przede wszystkim postawa ciała, bardzo często depresje, tak, czy też innego rodzaju choroby związane z używaniem, no to wtedy zaczynamy mówić tutaj o objawach uzależnienia, gdy jeżeli ta osoba na przykład zatraca się całkowicie i rodzina traci na tym, praca, tak, szef mówi, słuchaj, masz dużo pracy, co się dzieje, nie, ale jest to nieatrakcyjne i ta osoba woli jednak
patrzeć w internet, na inne jakieś aplikacje, gry lub inne rzeczy. Wiem. Może taki test zrobić, że po prostu odłączyć się, ten detoks zrobić i zobaczyć, jak boleśnie to nas dotknie. Jeżeli na przykład sobie ten telefon zostawimy na 5 godzin, nie ma. Ale nie sądzisz, że to przede wszystkim problem ten dotyczy jednak ludzi młodych i bardzo młodych, takich wchodzących w życie, takich, którzy przy obiedzie z rodziną mają ten telefon pod blatem i udają, że uczestniczą w życiu rodzinnym, a tak naprawdę ich nie ma. Kwestia tego, czy im to w ogóle sprawia dyskomfort, tak na dobrą sprawę, czy może oni są już tak wciągnięci, że dla nich to jest zupełnie normalne. Więc ja tutaj myślę, że taki detoks byłby dobry, ale po to, żeby może troszeczkę spojrzeć właśnie z boku na to, taki ile eksperyment. Czasu rzeczywiście tak, wcześniej siedzieliśmy i to mogłoby pozwolić właśnie wdrożyć jakieś nawyki w stylu jest spotkanie ze znajomymi, nie wyciągamy telefonów, jest obiad z rodziną, telefon gdzieś tam leży odłożony, tylko ważne jest, żeby ten człowiek w ogóle on poczuł, że tam jest coś nie tak i że on chce coś zmienić, no bo właśnie. Jeżeli się czuje z tym w ogóle w 100% komfortowo, no to pewnie będzie ciężko. No ciekawa jestem, czy stać nas na taki detoks, na przykład nas dziennikarzy, tak, żyjących codziennie zmianami w mediach, wydarzeniami tak, i tak dalej. Trzymać rękę na chociaż pulsie, zachęcamy Państwa do takiego online. Eksperymentu, chociaż dzień, chociaż dwa, chociaż trzy, tak, bez internetu i tak jak powiedzieliśmy, podsumujmy wtedy ten bilans kosztów, zysków. Pewnie wynik nam wyjdzie taki, że w ogóle offline się żyć nie da albo nie ma po co, ale może nam się uda ograniczyć, prawda? Oby tak może było. Przykładem dobrym byłaby dla nas panda, albowiem jest to zwierzę, które jest w takim specyficznym nastroju cały czas. Prawie tak jak koala. Tak jak koala. Pijesz do tak urodzin pandzi, piję. Które się odbyły. Panom bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo. I teraz właśnie przenosimy się na urodziny do pewnej